Cześć, siemanko. Tutaj Xalion i chyba domyślacie się już, o co chodzi z tą powtórką z rozrywki z tytułu. Nic nie tykałem w Need for Speed Rivals od 24 stycznia, kiedy nagrywałem ostatnie dwa odcinki. Czy tam trzy odcinki, nie wiem jeszcze jak to wtedy działało. Powiedzmy, że dwa odcinki. To były te dwa odcinki takie, co mi bardzo dobrze szło tym policjantem. Później grę normalnie wyłączyłem. Dzisiaj godzina 9:47, nawet dzisiaj poniedziałek. I patrzę, intro się włącza. No to the fuck. Patrzę po chwili, zagraj jako rajdowiec, zagraj jako gliniarz. Na to wychodzi, że save jakoś się, nie wiem, usunął. Chociaż on tam jest. On tam jest w folderze save'ami. I po prostu, na szczęście, przeszedłem chyba tylko 8 poziomów jako gliniarz, prawda? Ja sobie to przejdę do piątku i myślę, że w piątek już będzie kolejny odcinek. Także, no niestety dzisiaj taki bardziej filmik informacyjny, aniżeli filmik, w którym cokolwiek pojeżdżę, zrobię. No bo niestety, no, zagra jako gliniarz i pewnie się włączy ten tutorial cały, oczywiście. Niestety włączył się tu, blablabla. Kurde, mi się język z rana plącze. Tutorial. Czyli pieprzenie piąte przez dziesiąte. No i niestety nic z tym nie zrobimy. Ten save jakby się nie chciał wczytać, nie wiem, uszkodzony jest, coś mu się stało, nie mam pojęcia. Szkoda tylko, że moje wszystkie osiągnięcia w rajdowcu pójdą w pizdziet, ale no niestety tak wyszło. Szkolenie, no oczywiście super po prostu. No nic, do piątku na pewno przejdę. Te 8 poziomów to jest w sumie ile na to było? 2-3 odcinki? Nie no, może 3 ze 4 odcinki. Także to nie jest tak dużo. Po prostu będę patrzył, co ja tam wybierałem i tym podobne. I po prostu wtedy w piątek już raczej będzie normalny, standardowy odcinek. A tymczasem dziękuję za uwagę. Dajcie jakąś łapkę do góry, żeby zmotywować do działania. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.